ciekawa ta książka? Co ty się skradasz jak jakiś złodziej? No w ogóle się nie skradam, po prostu przychodziłem. A co, nie mogłeś tak normalnie zagadać? Tylko jak taki szpieg od tyłu? Jaki szpieg? No po prostu normalnie. Co ty tak na mnie naskakujesz? Takie naskakiwanie piękności szkodzi. Nie musisz się wstydzić za to, co czytasz. Kiedy ja się nie wstydzę? No to zareagowałaś, jakbym cię przyłapał na nie wiadomo czym. Ciekawe to chociaż? Od wczoraj totalnie mnie wciągnęło. Ja wiem, że takich książek jest na metry, ale ta jest inna. No ale co? Nie wiem, co myśleć. No wiesz, jakby to powiedzieć, no... To nie jest katalog jakichś akrobatycznych pozycji, rzadkich dewiacji, ani bajka o księciu z helikopterem. To opis relacji między dwojgiem ludzi, których łączące uczucie przemienia się w bliskość bez barier. Poza tym... Czyli spodobała ci się okładka? Kuzynka mi poleciła. Okładka jest akurat paskudna. Przepraszam. Nie śpisz jeszcze? Jezus, to tylko ja. Upadłaś i... To jest takie... babskie. A. No wiesz. Aha. A. No kto by pomyślał? BDSM, co to jest? Nie interesuj się. No, nie poznaję koleżanki. Cicha woda, brzegi rwie. Każdy czyta to, co chce. Dobranoc. Witam państwa bardzo serdecznie na naszym wieczorze autorskim. Już za chwilę będą mieli państwo niezwykłą okazję poznać autora bestselleru Patologia miłości, który ukrywa się pod pseudonimem Anastazja Kępski. I radzę państwu zachować zimną krew, bo to będzie prawdziwa niespodzianka. Przed państwem... Bolesław Kowalski, przywitajmy go brawami. To on, jako Anastazja Kępski, napisał ociekającą erotyzmem powieść, przez którą zarwaliśmy niejedną noc. Teraz posłuchajmy fragmentu wykonaniu samego autora. Bardzo prosimy. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu. Specjalnie na dzisiejszy wieczór wybrałem następujący fragment. Poczuła na karku ciepło jego oddechu, a potem miękką dłoń. Nieśmiało odgarniał jej włosy, szukając tego miejsca. Odwróciła głowę. Ich oczy spotkały się. Przyciągnął ją mocno do siebie. Rozpoczął się taniec. Dziękuję. Dla kogo? Ze specjalną dedykacją dla Olki. A jak praca nad książką? Wena wróciła. Będzie druga część. Sorry, ale naprawdę jestem zawalony robotą. Kiedy ja się nie mogę doczekać? Pierwszą część to przeczytałam 3 razy. Poważnie? Pewnie. To jak? Na razie zbieram dokumentację. A jak to wygląda? Normalnie. A taniec będzie? Olo?